Czymże byłoby życie bez drobnych przyjemności? Taką drobną przyjemność postanowiłem sobie sprawić i zamówiłem coś, co trzymam teraz w rękach. Co to takiego? Już wam pokazuję, może do górnej kamery. Otóż są to właśnie takie oto malutkie potencjometry w bardzo różnych kolorach. Domyślnie te w tym rozmiarze przeznaczone są do współpracy właśnie z tak zwanym MIDI Fighter Twisterem, jednym z moich ulubionych kontrolerów. Bardzo ciekawy, bo potencjometry działają w bardzo wielu różnych trybach, są też dociskowe, zatem jest to rzecz naprawdę dość wyjątkowa, muszę powiedzieć. No i sprawdzę teraz też, czy nadają się do wykorzystania z innymi kontrolerami. Nakładki nazywają się Chroma Cups, a ich producentem jest firma DJ Tech Tools, ta sama, która stworzyła MIDI Fighter Twistera. Co ważne, dostępne są w kilku kolorach, ale też w kilku różnych rozmiarach, jeśli chodzi o średnicę. Generalnie wszystkie te potencjometry mają tą samą budowę, czy będą pasowały do większości właściwie urządzeń, w tym chociażby na przykład do Ableton Pusha. Sprawdzę za chwilkę, jak to będzie funkcjonowało. Podmienię część tych potencjometrów i spotykamy się za chwilę. A tak prezentują się te potencjometry już w praktyce. Wszystkie, za wyjątkiem tego przeźroczystego, pokryte są takim bardzo przyjemnym w dotyku gumowym materiałem, także są, przynajmniej w mojej ocenie, znacznie przyjemniejsze właśnie w obcowaniu niż te potencjometry właśnie fabryczne. Także bardzo szybko ta regulacja tutaj może za pomocą ich przebiegać. Oczywiście teraz, ponieważ wykorzystałem te największe potencjometry, te odległości pomiędzy potencjometrami są stosunkowo niewielkie, więc chwytając je z góry, zapewne możemy nieco zahaczać o potencjometry kolejne. Natomiast jeśli nauczymy się chwytać dwoma palcami, to w zasadzie te problemy nie występują. Ten ruch jest w tej chwili nieco bardziej płynny niż był właśnie do tej pory, tak jak widzicie.